Siemaneczko, jestem Wigusek, a dzisiaj kupimy sobie nową postać w właśnie Blond TD6. Totalnie nie spodziewałem się, że poprzedni materiał uzyska 13 komentarzy, gdzie właśnie Wilko oraz właśnie Siewni, to ja, będą mi pisać tak dużo komentarzy. Ogólnie dzięki za te wszystkie porady, które tutaj piszą, które piszecie. Ogólnie ten Gernaldo spoko brzmi, lecz nie stać mnie na niego. I nie wiem dlaczego coś mi mówi, żebym po prostu sobie kupił tą postać. Tak sobie czytam jej rzeczy, nie jest ona może jakaś najlepsza. Właśnie widziałem, że niby ta postać na bliższym zasięgu lepiej sobie radzi właśnie z atakowaniem tego, tych blonów i tak dalej. Ta postać niby też jest nieźle bardziej pomocna, ale nie wiem czemu, ale sobie kupię tą postać. Nie wiem totalnie jak to będzie z tą małpką. Jest jakaś kapłanka, zobaczymy też co tutaj nam da małpy do ładowania. Zajebiście, tu mam coś na farmera, ok? Wiedziałem, żeby tego nie kupować. Wiem, że ta postać jest OP, ale postawiłem na tą, nie wiem, najwyżej stracę 1000 monet kosztuje, więc nawet na start za bardzo to nie będę mógł w sumie wziąć. 750 sniper 4.0, spoko, 1600 mam teraz. Dobra, ale co dzisiaj? Dzisiaj bym sobie w sumie coś porobił. A do końca w sumie coś z tego, żeby się właśnie coś pobawić, nie jakaś mapa standardowa, tylko właśnie coś mocniejszego, więc na przykład nie, tylko magiczne małpki. Teoretycznie może to być spoko, taki challenge, tylko magiczne małpki, mamy coś takiego. Ok, runda do 80, no to może być ciężko, wam powiem. Nie powiem, że nie, bo trochę lipa z kasą będzie, tak szczerze ja bym wleciał w tą postać, ta do końca nie wiem co robi, więc... Więc tak to właśnie by wyglądało. Dobra, wziąłbym tą postać, lecz nie obije ona w sumie. Albo czekajcie, w sumie wziąłbym wtedy chyba to na start. Wiadomo, kurwa, co ja mogę tutaj zrobić? W sumie to chuja. Nic nie mogę kupić. Jeżeli macie jakieś porady, no to wiadomo, możecie śmiało pisać w komentarzu, jeżeli lepiej wiecie. I tak szczerze chyba leciałbym pod dolne drzewko, przez to, że biję te... Kurwa mać, ja sobie nie radzę. Już jeden balon przelatuje. Mamy 100 życia, więc dobra, no. Limit błędu to spoko, ale czekajcie. W sumie już trochę zrąbałem tego rana, wam powiem. Bo w sumie lecieć pod dolne drzewko niby ma sens, ale kuźwa, on nic więcej nie będzie bił. Więc kuźwa, może bym sobie leciał w sumie w ogień? Nie wiem. Może to by było lepsze. Na start, nie wiem, może będzie więcej bić, nie wiadomo. Więc jakoś lepiej będziemy sobie teoretycznie radzić na początku, ale tak jak mi jedno już przychodzi. Małpa, jedna wredna, tu leci. O kurwa, nie wiedziałem, że to będzie aż tak ciężkie. Wiadomo, klasa... klasa, kurde, magiczni. To jest moja ulubiona klasa, nie? Jeżeli chodzi o to, ale no kurde, ich się nie daje za bardzo na start. Nie, zbieram sobie na to, żeby więcej ich po prostu postawić. Tu jeszcze postawię jednego, żeby trzymał gardę wysoko. Dobra, zobaczymy co to będzie. Postaram się teraz, żeby żaden nie przyleciał. I wiadomo, trzeba coś zrobić, żeby kurde... Żeby kurde te... Były ten... Widoczne, nie? Te kamo balony. Wiadomo, teoretycznie czerwony ninja jest pod kamo, ale ja totalnie nie mam go steamingowany i uważam, że kurwa w poprzedniej części był bardziej grywalny, nie? Tak wam powiem. 80 rund na tych samych jednostkach. Kurde, może być ciężko. Zważy się na to, że nie mamy w sumie żadnych zarobków, nie? Lepszych niż niszczenia kamo w sumie. W sensie, no, balonów. No dobra. Jak na razie sobie radzimy, dobra. Też problem może być z metalowym. Ja wiem, że ta małpa, mag, ma największą możliwość bicia wszystkich rodzajów blonów. Tylko właśnie, kurde, nie pamiętam jak to u niego jest. Jakie drzewko robi co. Teoretycznie mogę zbierać na moją postać, ale kurde... W sumie bez kitu, sobie na nią uzbieram.
w ramach testu w ogóle, jak on działa. Okej, czy tu jest dobre miejsce? Może być dobre, nie wiem, z levelem może będzie sobie wskakiwał w zasięg, z tego co czytałem, chyba że to nie jest ta postać, to już jesteś chuj. Okej, fajnie podkręca te swoje strzały. Teoretycznie dosyć sporo jednostek dzięki temu bije. Dobra. Tego pod ogiem wklepę. Niech sobie postawi swoje ogniste. I bym w sumie z nim poszedł też, że magiczne bił te. Bo on nie będzie bił, jak Quincy. Więc z nim niech pójdziemy tutaj. Ogólnie tak. Jak sami widzicie, pierwszy jest to mój challenge w ogóle, który robię. Napiszcie, jaki według was jest najcięższy do wygrania. Może spróbuję go przejść na materiale. Jest to w sumie trzeci odcinek z tej gierki, a mam prawie 18 godzin w tej grze. Więc chyba dużo. Ktoś tam coś pogrywał, no wiadomo. Tutaj go dawać, ja chcę go pod środkowe drzewko bić. Teoretycznie nigdzie nie muszę go kłaść, więc nie wiem, dobra, uznaję, że tutaj go postawię na sam koniec. Środkowe drzewko, żeby kolce jebały wrogów. Okej, okay, już lecę te kamo, ale ich się nie boję. Najbardziej teraz się mogę bać jakiegoś moaba. Albo kurde. No teoretycznie super mapa jest dobra w moaba. Okej, okay, nie wiem co to są za balony. Nie wiem co to kurwa była za klasa balonów. I boli mnie to, że tylko on bił. Okej, okay, to nie było spoko. W żadnym stopniu. Dobra, 1000 coś. Masakra, dobra. Nieważne. Uznajmy, że tamtej rundy nie było, dobra? Ja jebę, 18 HP. Dobra, ten już będzie fajnie sobie klepał. Metalowy, on będzie psuł, dobra, no jakoś ten, ale właśnie ten moab będzie i tylko w sumie mam jedną postać sobie metalowe. Więc to też nie jest jakoś dużo. A ile on to kosztuje? Dużo. Chyba za dużo, ja bym chyba wolał sobie super małpę zbudować. No dobra. Jak to wygląda? No lipa. Ale dobra, no. Nie jest jeszcze nic stracone, ale kurde ten początek, no już bym tak naprawdę cofnął misję, ale dobra, zostawię tak jak jest. W rundzie 24 pojawią się kamo. To się przygotuję. No dobra, mam dwie postacie, co bije kamo. W sumie źle. Nie wiem co ten ziomek będzie robił na wyższym poziomie. Już mam pierwszy strzał. Pierwszy strzał, no pierwszy jego umiejętność, tak to nazwę. No tak się to w sumie nazywa, ale dobra. Go bym budował pod Batmana? Nie, ale jak na razie laserowe wybuchy bym strzelał. Na pewno. To jest kuźwo dobre. Gówno. Super zasięg, nie. Dodatkowa drzewka jest imo najgorsze. Jakieś mamy fajnych wojowników, co biją takie normalne balony. Teraz jeszcze brakuje konkretów typu, co fajnie będzie, przed nie wiem. Bo wiecie, mamy dwie postacie, co biją te kamo. Jedną postać, co bije metalowe. Chyba że on też po czasie jakieś to spala. Ale potrzebujemy tego więcej. Tak coś sądzę, dobra, nie wiem. Tego też w ognistego klepnę. Każdy nie da się tego przemieścić, żeby tutaj to było. Praktycznie możliwe, że lepiej by to nam pomogło, ale dobra, nieważne. Ile ty kosztujesz? 5000, no może to być. Jakiś pieniądz będzie zarabiany, to po pierwsze, po drugie będzie to mocniejsza postać. Wiadomo. Okej, okay, z nim powinniśmy sobie dać radę. Na luziku. Dobra, polepszę to. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo teoretycznie on będzie bił tylko te normalne balony, ale gdzieś tam forma zarobku też będzie. Na tej dwójce jak będzie klikać. Okej, okay, trzecie. Nie wiem co to za chuja robi, ale to po prostu coraz fajnie wygląda. Nie wiem co to robi. Mogę kliknąć niby. Dobra, akurat to kliknąłem w rundzie, gdzie... Ej, fajne to. Jakieś obrażonka robi. Ale wiadomo, no Quincy też by tam na jedynce i trójce już na wyższych poziomach fajne obrażenia. Więc po prostu tak to wygląda. Nie wiem co to robi. Krwawa ofiara poświęci wybraną wieżę, aby podarować Adorze znaczną ilość PD. Nie wiem jaką wieżę chodzi, ale dobra.
O ja pierdolę. No i przegrywamy przez to. Nie wiem, co to są kurwa za rodzaj balonów. Nie mam pojęcia, ja pierdolę. Dobra, jesteśmy, no więc jak na razie, kurde, wam powiem Lipton jest. Bo, kurwa, nie mam pojęcia, jak się z nimi zmierzyć, z tym lodowym. Wiem, że takie jednostki są. Tak samo jak te czarne, takie małe, które nie są możliwe do rozwalenia poprzez wybuchy. Więc wiem, że to jest piąty rodzaj na pewno balonów, ale kurwa, no nie wiem, jaka jednostka może je rozwalić. Ani Supermapa tego nie strzelał. Wiem, że chyba on to rozwalał. Na tej formie, co jest teraz, nie tej kolcowej, więc jak na razie go po prostu postawiłem. No dobra, zobaczymy, nie wiem, wezmę jeszcze sobie tego. Niech będzie ten ognisty. Na pewno się przyda jeszcze w walce. Wiem, że druid spoko dosyć bije, bo on te obszarówki takie swoje ma. Może się jako tako przydać. Dobra, ognisty. Niech będzie na... na te jednostki metalowe. Dobra, jeszcze sobie coś klepniemy, to drzewko, żeby no kamo sobie po prostu bić. I chyba powinno być spoko jak na razie, nie wiem, zobaczymy. Nie wiem, czy on tutaj sięga właśnie, napiszcie w komentarzu, jeżeli wiecie. Albo w sumie w własnej tej. Zaraz powinniśmy to zobaczyć. Nie wiem, czy on tu strzela przez to, że to, ale teoretycznie mapy zmysł nieznacznie zwiększa zasięg, więc to nie powinno mieć już problem. Ciekawe, czy tu będzie teraz pił wtedy, dzięki temu. Nie wiem. Dobra, to ja to zostawię tego gościa. Niech sobie tak stoi, jak stoi. I zobaczymy, czy on będzie bił, bo też na pewno jedna fala będzie lecieć. Tych właśnie małpek, tych balonów właśnie lodowych. Głupie jest to, że ognisty kurwa nie spala tych lodów. No dobra, wiem, że tak ma być. Chyba, że jakimś innym drzewkiem, kurwa, nie jestem pewien. W sumie coraz więcej tych wrogów leci. Mogę jeszcze jednego tego sobie postawić. Serce z dżungli. I sobie na spokojnie będę teraz wydał te pieniądze. Teoretycznie coś na kamo jeszcze by się przydało, bo mam jedną postać. Mogę drugiego druida, w sensie maga, postawić. Też go wklepę w kamo. I nie wiem, kurde, jakie drzewko górne może. Na nim byśmy zbudowali, nie wiem, zobaczymy. Tajemniczy wybuch. Dobra, mam małki zmysł. Nie wiem, spróbuję w górne drzewko, bo wiem, że ta małpa jest po prostu mocne górne drzewko. A może on będzie bił sobie te lodowe, nie wiem, kurwa. Bo wiem, że właśnie mag dużo jednostek bije, dużo tych rodzajów. Taki najbardziej uniwersalny, ale... jak sam widzieliście, nie było akurat konkretnego tego, co chciałem. Okej, okay, no nie wiem, te lodowe są niszczone przez coś, ale nie wiem, w co strzela, bo tam oprócz tych lodowych jeszcze jakieś były. Więc sobie odpuszczę. Może postawię bohatera. Aktualnie. Niech on się polepsza. Im szybciej go postawimy, tym lepiej, bo on po prostu, wiecie, będzie levelował tam. Bo wiecie, na tym 20 levelu może być naprawdę niezły. Albo chociaż takie mam nadzieję, nie? Bo... teoretycznie trochę za niego wydałem, a nie bije jakichś konkretnych rodzajów balonów, nie? Więc kurwa, może taki useless lekko być, ale dobra, jestem po dobrej drodze, na dobrej nadziei, nie wiem. Okej, pnąć się na tego ziomka. Więc dobra. No wiadomo, jest to poziom trudny, więc ta misja też nie powinna być łatwa, tak? Bo na przykład jak patrzyłem sobie, jak przegrałem poprzedni run, to było pokazane, że dolne drzewko właśnie na najłatwiejszym poziomie są inne te challenge, nie? Więc to tak trochę logicznie mi brzmi, że po prostu na tym drzewku będzie ciężej. Dobra, runda 33, za chwilę będziemy mieć Moaba na 40, więc fajnie by było. Wiem, że alchemik powinien mi tu nieźle pomagać, lecz ja go totalnie nie mam stuningowane. I właśnie w jednym z komentarzy pisałem, jak się tuninguje właśnie, jak łatwiej zbierać te levele. Chodzi mi tutaj, klikam ulepszenie i chodzi mi, jak łatwiej zbierać te punkty. I kurde, no ziomeczek mi nie odpisał konkretnie na to pytanie, co chciałem. Więc teraz jeszcze raz powiem, kurwa, mogę to na początek filmu powiedzieć. No ale dobra, już dam. Dałem to teraz, nie? Więc mój błąd, ale no fajnie by było, jakby ktoś dał
Recenzja? Nie wiem. Pomoc. Konkretnego tego pytania, dobra. Laserowego dam. Niech już jest, dobra. On jest ognisty, ale... Ten ognisty nawet nie jest streamingowany. Ten też nie jest polepszony, ale dobra. Chuj z tym złotem. Wolę przeżyć. Okej, okay, mamy te białe, które, no tak sam widzieć. A dobra, to są kama. Dla mnie ważne. To czemu nie chce iść szybciej? Halo. Dobra. Więc mamy już na metalowe. Mamy na te, ale no kurde, dalej te lotowe takie są z dupy też. Nie wiem jak na nie reagować, więc po prostu postawię sobie go. Zasięg druida. I niech kuźwo napierdziela. A ten druid jest polepszony w nic, więc można po prostu mu twarde ciernie klepnąć. Mam nadzieję, że to nie przeszkodzi mu na tym, że nie będzie mógł bić tego. Okej, okay. Idzie sobie ten, ale to na luzie. Tak jak ostatnio, nie wiem, teraz bym w niego wleciał, bo niby te pieniądze nie są mi potrzebne, lecz lepiej je mieć niż nie mieć, nie? Więc no i też postawienie go to daje nam naprawdę dużą możliwość obrony przeciw normalnym oponentom, więc no się przyda chyba. Okej, kamo już lecą, ale to na luzie. Najmniej w tej rundzie. Już bez kitu na to kamo byśmy mogli też jakiś tuning sobie zrobić, na przykład tego ziomka sobie polepszyć lepiej, albo na przykład tego. Ale to za chwilę, tu już w sumie 1400 golda zaraz powinien mieć, więc to na luzie. 10 koła, no nie uzbieram 10 koła, ale na te 3000 na przykład na to, to bym mógł. No to są kurwa jaja. Nie, to są kurwa... Nie, nie gram tego challenge'u.